Jeżeli chcesz przeczytać wstęp, wciśnij pauzę. A ja przystępuję do rzeczy. Zaczynamy od tego, że do świeżego zainstalowanego systemu Solaris logujemy się jako root. I uruchamiamy Basha jako shell, który jest bardziej zaawansowany niż ten, który uruchamia się domyślnie. I musimy zacząć od jakiejś konfiguracji. Ja mam takie notatki, z których korzystam przy konfigurowaniu Solarisa. Nie będę dokładnie tłumaczył, co one robią. No może powiem tylko tak ogólnie, nie to okno, że restartuję demo SSH i daję sobie uprawnienia, żeby mógł zalogować się przez SSH. Oprócz tego tworzę dla roota katalog domowy, bo w Solarisie domyślnie katalogiem domowym jest slash i to jest nie za dobry układ. Dalej. Dobrze, to jest zrobione. Dalej. Przekopiuję sobie klucz publiczny, żeby autoryzować swoje logowanie. Aha, to właściwie już możemy zakończyć pracę przez konsolę. Praca przez SSH jest jednak dużo lepsza. Dobrze, to już działa. Teraz możemy sobie przekopiować ten klucz. Dobrze, logowanie przez klucz już działa. Teraz skonfigurujemy sobie ścieżkę. Ważne są te kawałki tej ścieżki. Wiele z narzędzi, których będę używał w późniejszej części tego tutorialu, są w opcji swbin, w związku z czym ta ścieżka jest tutaj potrzebna. Konfiguruję, żeby manpath również korzystało z opcji swsharman. Dalej zrobimy sobie prompt. Co to jeszcze zrobimy sobie ciekawego? Właściwie to na tyle. Zalogujemy się jeszcze raz. Teraz pora zainstalować pakiety OpenCSW. OpenCSW to jest projekt, który dostarcza binarne pakiety dla Solarisa. Dla Solarisa 8, 9 i 10, przy czym 8 i 9 już w tej chwili nie są właściwie rozwijane, to znaczy nie ma żadnych nowych pakietów, które byłyby budowane. W tej chwili tylko dla dziesiątki mamy dopływ nowych pakietów. Instalacja jest prosta, tak jak widać. Gotowe. Możemy skonfigurować nowy dodatkowy mirror, pod którym będą pakiety do ściągnięcia. Ja używam tego w Irlandii, HINET. Można wybrać inny mirror z tej strony OpenCSW. Tu jest cała lista dla różnych krajów, także można sobie znaleźć najbliższe miejsce. Czy jest coś w Polsce? Tak, jest coś w Polsce. Proszę bardzo, zobaczmy, czy to działa. Nie działa. No więc przykro mi, będzie trzeba użyć czegoś innego. Nie wiem, jakimś Amsterdam czy coś. Holandia. Nie ma. Szwajcaria. Powinna być blisko. Dobrze.
Możemy już instalować pakiety. W tej chwili na przykład nawet nie wiem, nie mamy Vima, prawda? Więc warto byłoby go zainstalować. Ale ja troszkę zrobię teraz coś nie w kolejności. Jeszcze są rzeczy, które i inne rzeczy, które chcę skonfigurować, a mianowicie terminfo dodać. Dobrze. Już właściwie zastanawiam się, czy nie będzie lepiej przez nie przez FTP, tylko przez HTTP pobierać te pakiety. No ale nic, na razie skonfigurujemy sobie jeszcze zwykłego użytkownika. Nie chcemy budować pakietów jako root. Jest to generalnie zły pomysł, ponieważ budując pakiety uruchamiamy nie wiem, skrypty, które należą do projektu, który kompilujemy i w tych skryptach, kto wie, co tam jest. Nie chcemy na przykład, żeby te skrypty miały możliwość, nie wiem, zmodyfikowania jakiegoś kawałka systemu, zapisania czegoś do user bin czy do user lib na przykład. W związku z czym chcemy budować jako zwykły użytkownik. Więc takiego zwykłego użytkownika sobie zakładamy. Jeszcze raz. O. Dobrze. Skopiujemy sobie nasz klucz z katalogu roota. Zrobimy sobie prompt. Dopiszemy tego użytkownika do sudoers. Właściwie to można nawet. Aha. To właściwie za wcześnie to zrobiliśmy. Już wiem, dlaczego wcześniej było instalowanie pakietów. Zainstalujemy sobie Vima i sudo. A, jeszcze jedna rzecz. Ja mam lokalne. Mam lokalny mirror, którego użyję. Po prostu ściągnąłem sobie pliki lokalnie i mam je tutaj. I skorzystam sobie z katalogu Unstable. Dobrze. No teraz ściąganie trwa dużo krócej. Dobrze. To gdzie żeśmy byli z konfiguracją? Użytkownik już jest. Aha, teraz uprawnienie dla sudoers. Właściwie to zrobimy jeszcze taką rzecz. Skopiujemy ten szablon i w szablonie zrobimy taką rzecz, że po prostu damy grupie will dostęp i dodamy użytkownika Maciej. Aha, nie ma takiej grupy, więc ją stworzymy, dodamy użytkownika Maciej. Gotowe. Teraz powinniśmy już się zalogować jako zwykły użytkownik. Dobrze, super. To co dalej? Sprawdzimy, czy działa sudo. Działa. No to mamy przygotowany już podstawowy system i możemy przejść do instalowania pakietów z programami, które służą do budowania pakietów. Tu mamy stronę z instrukcjami, jak to wszystko skonfigurować.
Sudo to już jest. I no, ta instalacja będzie trwała dosyć długo. Ja może zrobię tak, że w międzyczasie zainstaluję Subversion, które samo w sobie no, sporo pakietów wymaga, ale nie aż tak duży jak reszta. Dobrze. Teraz zainstalujemy cały duży zbiór pakietów. Pakiet GuardDev to jest taki metapakiet, który po prostu zawiera zależności. On po prostu wciąga inne pakiety jako swoje zależności. Tych pakietów jest dużo. Tutaj 126. Po prostu dlatego, że no, potrzebujemy kompilator i całą masę narzędzi, które służą do budowania pakietów. A my w międzyczasie możemy sobie oczywiście. My w tym czasie możemy robić kolejne rzeczy, a mianowicie mając już zainstalowane Subversion. Możemy ściągnąć kod. Aha, ale do tego jeszcze nam będzie potrzebny mgar. To sobie przerwiemy tutaj. Ja staram się zrównoleglić niektóre rzeczy. To jest prostsze, jeżeli się chce wszystko zrobić w jednym kawałku, w sensie po kolei. Może właściwie w tej sytuacji możemy już zainstalować wszystkie pakiety, bo już niewiele zostało niezainstalowanych z tej listy. Tak, GCC. Dobrze, to niech GCC się instaluje. A my przejdziemy już do konfiguracji. Pierwsza rzecz to mgar. Mgar to jest takie proste narzędzie. Proste w sensie to jest po prostu skrypt shellowy, który pozwala nam zrobić pewne operacje, na przykład zainicjalizować drzewo katalogów z tymi plikami makefile, które definiują, jak pakiety mają być budowane. Również ma taki skrót do aktualizacji tego całego drzewa katalogów. No więc możemy sobie uruchomić mgar init. Domyślnie w katalogu domowym slash opencsv zainicjalizuje takie drzewo katalogów. W następnym kroku będziemy ściągali całe drzewo katalogów z definicjami pakietów. Tutaj też mgar daje nam dosyć prosty skrótowiec do tego, po prostu mgar up dash dash all. Ta operacja potrafi trwać dosyć długo, w okolicach no, co najmniej pół godziny, więc można pójść i zrobić sobie kubek herbaty. Drzewo z definicjami pakietów mamy już uaktualnione. Można sobie do niego wejść, zobaczyć. Dużo różnych plików i katalogów tutaj jest. Ile ich jest? No, 1350 prawie. Teraz wybierzemy sobie jakiś program do skompilowania, do zbudowania pakietu. Powiedzmy, że niech będzie to coś prostego, na przykład Dash. To jest taki mały POSIX-owy shell.
jest jego strona domowa. Możemy sobie zobaczyć pliki, tu mamy jakiś tarball ładny. Najnowsza wersja jest 0.5.7. Takie wywołanie programu mgar tworzy nam taki szablon powiedzmy zrobimy demo 2. I w nim mamy plik makefile, w którym... Aha, nie mamy tutaj podświetlenia składni. No, ja nie lubię, jak nie mamy podświetlenia składni, to może zrobimy sobie. O, teraz lepiej. Nazywa się to Dash 057, to była nasza wersja. Kategorii już jest niepotrzebne. Tutaj źródło, z którego będziemy ściągali ten pakiet. Wersji nie musimy pisać, bo to dist name to właśnie będzie Dash kreska 057. Jak uaktualnimy tutaj wersję, to wtedy w tym miejscu też się uaktualni samo. To nam niepotrzebne, to niepotrzebne. Trzeba ustawić kompilator jako GNU. Jeżeli nie napisałbym tego, wtedy GAR próbowałby kompilować przy pomocy tego kompilatora senowskiego, a kompilator senowski jest niezainstalowany i ja go instalować nie będę. Dlatego, że no, jest to upierdliwe, po prostu trzeba ściągać jakieś, wchodzić na stronę Sana, logować się gdzieś, ściągać jakiegoś zipa, rozpakowywać go. Nie warto, chyba że ktoś naprawdę chce akurat ten kompilator, a ja go w tej chwili bardzo nie potrzebuję. Co jeszcze trzeba zrobić? Aha, zanim przystąpię do budowania pakietu, trzeba jeszcze skonfigurować Gita. I skonfigurować GAR-RC. Zacznijmy od GAR-RC. Aha, tu już coś mamy, więc do niego dopiszemy ten nasz kawałek nowy. To przeniesiemy na dół. Wpiszemy. Te wartości później będą lądowały we wnętrzu pakietu. Także jeżeli chcemy, żeby tam byli, chcemy być tam wpisani jako osoba, która zbudowała pakiet, to wtedy właśnie wpisujemy to do GAR-RC. I konfiguracja Gita, czyli tutaj. Do czego jest używany Git? Git używany jest do tego, żeby kontrolować źródła i zarządzać źródłami programu, który kompilujemy. Często jest tak, że program, jak go rozpakujemy z tarbola, się po prostu nie kompiluje, bo nie wiem, jest różnica pomiędzy na przykład środowiskiem, w którym ten program był pisany, a Solarisem, i w związku z tym trzeba po prostu trochę te źródła zmienić, żeby one się w ogóle chciały skompilować. Wtedy Git się bardzo przydaje, bo możemy sobie użyć go do stworzenia ład po edycji. E-mail wpisaliśmy, teraz imię, nazwisko. Dobrze, teraz plik makefile już mamy zrobiony. Wersja, opis, źródło, nazwa pliku. GNU, kompilator GNU. Ta zmienna zawiera wszystkie te takie standardowe flagi dla AutoTools. Można sobie to wyświetlić przy pomocy mgar show var, jak to się nazywało? Dirpads. Otóż to, więc w dirpads jest dokładnie cały ten prefiks i cała jakaś tam masa takich standardowych ustawień.
budujemy pakiet. Aha, nie możemy jeszcze zbudować, bo nie zgadza się suma kontrolna. Zróbmy sumę kontrolną. Gotowe. Możemy zbudować pakiet. Aha, mamy problem. Wykrzyknik. Z solarisowymi szelami jest takie coś, że ten szel domyślny bin.sh, no może zademonstruję. Jeżeli się napisze takie coś, no to powinien napisać yes, prawda? No i faktycznie. Ale jak napiszemy tak, to się okaże, że nie zadziała. Dlaczego? Dlatego, że ten solarisowy domyślny shell nie rozumie wykrzyknika jako negacji. A wystarczy uruchomić ten program przy pomocy takiego shella, który jest w innym miejscu w systemie, i okaże się, że to działa. W związku z czym możemy zrobić prostą rzecz, a mianowicie nadpisać ścieżkę w tym miejscu, dodać user xpg4 bin do ścieżki. I w tym momencie skrypt, który po prostu chce być uruchomiony, na przykład typu sh coś tam, już będzie wykonywany z tym user xpg4 bin, a nie z slash bin. Skompilowało się, to teraz zrobimy sobie już pakiet. Teraz wszystkie te pliki, które zostały stworzone przez te skrypty tego budujące ten program Dash, zostaną poproszone, żeby zainstalowały wszystko gdzieś tam w odpowiednim katalogu. To zostanie później spakowane do takiego pliku .pkg, który zawiera, no, który jest po prostu tym pakietem, który można zainstalować. O, i tu jest pakiet gotowy. To obejrzyjmy sobie go gdzieś, na przykład w jakimś tymczasowym katalogu. I na przykład skopiujmy sobie ten pakiet w to miejsce. Rozpakujmy go. I zamienimy go na postać taką katalogową. O, może zobaczmy pod katalogi. Aha, nie ma programu Tree, więc sobie doinstalujemy program. O, i mamy katalog install, w nim informacje o licencji, informacje o zależnościach, metadane pakietu, listę plików oraz katalog, w którym po prostu są pliki, które zostaną zainstalowane. Powiedzmy, że zobaczymy sobie zależności. Jest tylko jeden katalog CSW Common, który jest zależnością naszego pakietu. PKG info to są takie metadane, czyli kto zbudował pakiet, jakie to oprogramowanie, w sensie jaki program w ogóle, kto spakietował i tak dalej. PKG map z kolei to jest lista plików. No i reszta to już same pliki. Możemy sobie teraz ten program, ten pakiet zainstalować. Sprawdźmy, że w tej chwili w optce CSW bin dash nie ma nic. Teraz zainstalujemy sobie nasz program i sprawdzamy. Program jest i działa. I to wszystko.
Bardzo chętnie wysłucham wszelkich uwag. Mogę rozwinąć jakiś temat, mogę pokazać jakiś bardziej skomplikowany proces budowania pakietu, kiedy wymagane jest łatanie. Wszelkie komentarze są mile widziane.